kolejny już raz w siedzibie Radia 5Ełk spotkali się samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa i służb mundurowych oraz instytucji miejskich. Tradycyjnie w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie wigilijne. To okazja do podzielenia się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń, które w tym okresie nabierają szczególnego znaczenia, mówi ksiądz Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Święta Bożego Narodzenia są bardzo ważne w naszej tradycji i w ogóle w naszej religii chrześcijańskiej, ponieważ mówią o przyjściu na świat Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia. Dla nas jako ludzi najważniejsze jest to, żeby mieć odniesienie do Pana Boga, żyć w Nim przyjaźni, ale też żyć w przyjaźni z drugim człowiekiem. Dlatego już w czasie wieczerzy wigilijnej podchodzimy do innych z opłatkiem, życzymy sobie wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa, ale też potrafimy powiedzieć przepraszam. To jest bardzo ważne dla naszych relacji. To przełamanie się opłatkiem również właśnie symbolizuje przełamanie naszych może uprzedzeń, jakichś niechęci czy nieżyczliwości. Tak powinno wyglądać nasze świętowanie. Przybyli goście złożyli dziś naszym słuchaczom świąteczne życzenia. Kamil Buksa i Artur Urbański, zastępcy prezydenta Ełku, życzyli dużo spokoju, wytchnienia i dużo radości. Przede wszystkim spokoju, zdrowia, pomyślności, wytchnienia, tych dobrych spotkań w gronie rodziny, w miłej, ciepłej atmosferze, by wszyscy dzielili się dobrem i by to dobro do tych wszystkich naszych Ełczan wracało. Radości chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta, uśmiechu, takiego uśmiechu zarażającego, żebyśmy wszyscy dobrze się w naszym mieście czuli, żebyśmy odnajdywali tutaj swoje miejsce na ziemi i żebyśmy byli każdego dnia szczęśliwszy niż poprzedniego. Zdrowych, radosnych, pogodnych świąt i żeby nowy rok przyniósł dużo takich dobrych, pogodnych zdarzeń. Wewnętrznego spokoju i miłości życzył dziś naszym słuchaczom nowo wybrany starosta ełcki Marek Chojnowski. Życzę, żeby każdy, budząc się rano, spojrzał w lustro i zobaczył tam siebie, a nie kogoś innego, z którym by się nie chciał spotykać, czyli jakby takiego wewnętrznego spokoju, bo to daje dużo. No i cóż, takiego dużo miłości dla każdego, od każdego, dzielić się z tym, co mamy. Więc to chyba najważniejsze, być otwartym dla ludzi. Tradycyjnych świąt życzyli słuchaczom Radia 5 Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk, i Andrzej Bezdziecki, wójt gminy Kalinowo. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt oraz tego, by w każdym domu nie zabrakło tego jednego nakrycia dla strudzonego wędrowca, gdyż jest to nasza katolicka tradycja i chciałbym, żeby każdy o tym pamiętał. W związku z tym, że święta są tradycyjne, piękne tradycyjne święta, to ja życzę tradycyjnie szczęścia, radości, zdrowia na cały 2015 rok i jak najwięcej uśmiechów na ustach. Święta Bożego Narodzenia to czas wyciszenia i spokoju, złapania oddechu w codziennym zabieganym życiu, życzył Piotr Gajewski, przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego. Słuchaczom życzyłbym pokoju wewnętrznego, to jest podstawa. Jest dużo cierpienia, jest dużo emigracji, szczególnie z naszego terenu. Rodziny są na święta wielokrotnie niepełne. Sam tego doświadczam i sam przeżywam ten ból, że nie możemy przy stole wigilijnym siąść w komplecie. Życzę, aby udawało się jednak jak najczęściej spotykać się rodzinnie, żeby tworzyć tą dobrą atmosferę, odczuwać to wsparcie, którego sobie na co dzień udzielamy. W codzienności jesteśmy zabiegani i wielu rzeczy nie dostrzegamy i taka chwila wyhamowania jest bardzo potrzebna. I życzę naprawdę dużo pokoju, dużo miłości, szczególnie obdarowywania tą miłością bliskich i wszystkich napotkanych ludzi. Parlamentarzyści Tomasz Makowski, poseł PSL, oraz senator PO Marek Konopka życzyli spełnienia planów, szczęścia i radości. Życzę mieszkańcom Ełku, subregionu Ełku, giżyczanom, zdrowych, pogodnych, ciepłych świąt, a przede wszystkim podczas wigilijnego wieczoru refleksji minionego roku, podsumowania roku, zaplanowania nowych działań, nowych zadań na ten 2015 rok.
i żeby każdy był przynajmniej szczęśliwy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, ale tak jak mówiłem przed chwilą w Radio 5, nie tylko i wyłącznie na święta, nie tylko i wyłącznie na Nowy Rok, ale na każdy dzień, który przeżywamy. Ja jestem człowiekiem, który jest, życzę wszystkim jak najlepiej, staram się łączyć i a nie dzielić i tą akurat maksymę przekazuję wszystkim radiosłuchaczom Radia 5. Wszystkiego, wszystkiego dobrego na święta, Nowy Rok i każdy kolejny dzień. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym słuchaczom spokoju, dużo miłości, spełnienia marzeń i wielu prezentów pod choinką.